Dzień dobry Państwu, nazywam się Roland Abreu. Dzisiaj w ramach Kultury w Sieci będziemy rozmawiać o protopaście tego instrumentu, kontrabas. Jak widzicie, instrument drewniany i jego trochę zastosowanie, historię. Też będziemy grać dla Was utwór Alla Mendelssohn z Giovanni Pozzersini, kompozytor. Od 16 lat gram na kontrabasie, zacząłem w wieku 11 lat, najpierw zdobyłem 5 lat, później do 24 lata. Później miałem rok, który grałem w operze, robiłem praktyki w szkole, a później przyjechałem do Polski na studia, gdzie robiłem magistra francuski, magistra z jazzu. No to trochę moje doświadczenie z instrumentem, od 16 lat trochę, lato trochę jest, a dzisiaj chciałem Wam przedstawić ten piękny instrument. Najpierw chcę dla Was zagrać utwór Alla Mendelssohn, a potem będę troszkę o przygodę z instrumentem.
kontrabas. Największy rozmiarami instrument z grupy hordofonów smyczkowych. Używany jest we wszystkich orkiestrach smyczkowych i rozrywkowych jako podstawa basowa. W zespołach jazzowych należy ponadto do sekcji rytmicznej. Znajduje również zastosowanie w muzyce kameralnej oraz jako instrument solowy. Należy do najniżej strojonych instrumentów orkiestrowych. Skala jego bowiem sięga w dur do C1, a nawet do H2 przy kontrabasie pięciostrunowym. Niższymi są tylko harfa o pół ton do C1, kontrafagot osoby ton B2 oraz tuba basowa B1, również osoby ton B2. Jest instrumentem transponującym, to znaczy brzmi o oktawy niżej w stosunku do notacji. Brzmienie kontrabasu jest dosyć twarde i suche, a w niskich rejestrach dudniące i mało wyrażyste. Dlatego w orkiestrze używa się go często do zwojenia z innymi instrumentami. Przedtem do tego celu wykorzystywano wiolonczele i altówki, obecnie również inne nisko brzmiące instrumenty, jak fagot, klarynet basowy, niskie rogi, uzony, tubę oraz harfy. Najpiękniej jednak brzmi zwojenia w oktawie z wiolonczelami, dające orkiestrze miękką i potężną bazę harmoniczną. Muzycy nowoczesnej kontrabasy używane są w orkiestrze również bez zwojeń z innymi instrumentami, zwłaszcza gdy idzie o wykorzystanie ich charakterystycznego dźwięku dla celów kolorystycznych i wyrazowych. Kontrabas znalazł również zastosowanie jako instrument solowy. Specyficznie ciekawe brzmienie posiadają flażolety. Znaczna długość strun sprawia, że są one donośne i soczyste. Najczęściej stosuje się łatwe do wykonania flażolety naturalne. W pozycjach ciukowych można również uzyskać flażolety sztuczne, kwintowe, kwartowe, tercjowe, jednak przy bardzo ograniczonej szybkości gry. W użyciu kontrabasu specjalną rolę odgrywa pizzicato. Dzięki znacznej grubości i długości strun ten efekt artykulacyjny daje charakterystyczne brzmienie o różnorodnością barw i odcieni, od dźwięków długo brzmiących, miękkich i śpiewnych, prawie jak legato, do twardego, trzaskającego pizzicato. Pizzicato najlepiej brzmi w rejestrze od A do F1 w pisowni. W pozycjach wyższych jest mało wyrażysty i dźwięczny wskutek zbytniego skrócenia strun. W orkiestrach używa się kontrabasów czterostrunowych, strojonych partami E-A-D-G oraz pięciostrunowych C-E-A-D-G, w których czasami najniższa struna stroi się do dźwięku H2 dla uzyskania jednolitego stroju kwartowego. Spotyka się również, choć bardzo rzadko, strój mieszany kwartowo-kwintowy C-G-D-G. Zamiast pięciostrunowy kąt stosowany bywa specjalny mechanizm obniżający strunę E do dźwięku C1. Najniższa struna kontrabasu pięciostrunowego, tak jak i obniżona za pomocą mechanizmu struny E, nadaje się raczej do wydobywania dźwięków o dłuższych wartościach. Do gry solowej używa się cięższych strun, strojonych o stały ton wyżej, Fis, H, E, A. Dzięki czemu brzmienie instrumentu jest miększe i jaśniejsze. Nie pozostaje to również bez korzystnego wpływu na technikę walsową i smyczkową. Rzadko stosowany jest strój wyższy o kwarty A, D, G, C. Najczęściej wykorzystywany odcinkiem skali w orkiestrze jest rozpiętość od E do A1 w pisowni. Lecz gra w rejestrze wyższym do C2 nie sprawia większych trudności. We współczesnych utworach orkiestrowych i grze solowej używa się także rejestru najwyższego do G2 w pisowni oraz flażoletów. Czasem w podręcznikach instrumentolarstwa dźwięk C2 podawany jest jako górna granica skali kontrabasu. Jest to jednak opinia nieco przestarzała, bowiem współczesny kontrabasista dysponuje odpowiednią techniką instrumentalną, aby z pełną powodzeniem grać w rejestrze wyższym. Można też zacytować szereg przykładów nutowych z literatury orkiestrowej i solowej. Czytelnik znajdzie je również w niniejszej książce, świadczących o tym, że rejestr najwyższy jest często stosowany oczywiście dla kontrabasu orkiestrowego, który posiada grubsze struny od instrumentu przystosowane do gry solowej. Partie te nie powinny być zbyt skomplikowane. Dla rejestru niskiego i środkowego pisze się nuty w kluczu basowym, natomiast dla wysokiego w tenorowym i wiolinowym.
pomimo dużych rozmiarów i związanych z tym komplikacji technicznych w pasowaniu, ruchliwość kontrabasu jest znaczna. Sposoby artykulujące stosowanych w grze na innych instrumentach smyczkowych legato, staccato, spiccato, tremolando, glissando i tu znajdują pełny wyraz. Łatwości i trudności pochodów dla tonicznych i chromatycznych decyduje ilość znaków chromatycznych umożliwiająca lub ograniczająca użycie pustych strun oraz rejestr wykonywanie na przykład szybkich przebiegów w niskich rejestrach jest trudny i w efekcie mało wyrazisty. Największe zahamowanie techniki powstają przy dużych skokach melodii, pociągających za sobą odległe zmiany pozycji. Niewykonalny jest w niskim rejestrze tremolando legato, w rozpiętności większej niż sekunda wielka, bez użycia pustej struny. Znacznie ograniczone jest w grze kontrabasowej wykonywanie dwóch dźwięków. Najłatwiejsze są dwugłosy z użyciem pustej struny. Bez dźwięków pustej struny możliwe do zagrania są jedynie tercje, kwarty i kwinty. Sekcje, septymy i oktawy można wykonać tylko w pozycjach kciukowych. W grze orkiestrowej dwudźwięki wykonywane są przeważnie dywizji przez dwie grupy kontrabasów. Mm-hmm.